Cześć, witajcie wędkarstwo, idziemy na ryby. Witam Was po raz kolejny z mojej małej, okolicznej rzeczki, która zwykle miała charakter taki bardziej kanałowy, prawie że nie było uciągu. To dzisiaj zupełnie inaczej. Dzisiaj rzeka Obra pokazuje nam swój taki inny urok. Urok, którego jeszcze nie znacie. A mianowicie jest dużo wody i jest uciąg. Tym to się właśnie różni od tych wcześniejszych wypadów, że dzisiaj mamy tutaj troszeczkę więcej wody niż zwykle i to nawet sporo. Musiałem powyciągać jakieś palety, tu chyba ktoś wybudował pomost, on się rozleciał. Także było trochę zabawy na początek, ale jesteśmy wygruntowani na 18 metrze. Jest to fajna taka okolica, bo jest tutaj, ta rzeka jest szersza i fajnie się po prostu łowi na feder, dlatego lubię tutaj przyjeżdżać właśnie, potrenować sobie, pobawić się klasykiem. Łowiąc z reguły są to mniejsze rybki. Mam nadzieję, że coś się będzie działo, bo wody jest jednak dużo i ta ryba ma gdzie się chować. Przygotowałem się już praktycznie ze wszystkim. Jeżeli chodzi o nęcenie, to mamy przygotowanych 12 wałków. Plus do tego mamy jeszcze drugie... O Jezu, przepraszam, bym wpadł. Drugie tyle. Na donęcanie, bo być może donęcanie będzie tutaj kluczowe. Nie chcę się też wystrzelić na początek. Po prostu musimy się jakoś wpasować i zobaczymy, co będzie. Także tak to wygląda. Mamy piękną pogodę, jest w miarę ciepło. Mimo tego, że były 2 stopnie rano, teraz już jest około 5-6, więc jest super. Będziemy łowić sobie na tamten dynksik, który tam wystaje tutaj i gdzieś tutaj nam się będzie to wszystko, że tak powiem, wyścielać, tak? Plan jest taki, żeby zrobić duże pole, ale z małą ilością przekąsek. Do tego mamy tylko jokersa, trochę pinki, tak dosłownie po garści. I zobaczymy po prostu, jak to pójdzie. Ja biorę się do nęcenia. Także tak to wygląda na stanowisku. Martwi mnie jedynie to, że będziemy musieli dociągać ryby tutaj do naszego takiego jakby pasa startowego. Nie są one tu zwykle duże, chociaż marzenie jest, żeby złowić tu kiedyś chociażby coś większego i się po prostu tym cieszyć, że z trudniejszej wody udało nam się złowić większą rybę. No jeszcze przez 2 lata oprócz małych leszczyków nic tak jakoś specjalnie spektakularnego się nie wydarzyło. A nie ściąga jakoś tak bardzo. Myślę, że takie 40 gram to nam w zupełności wystarczy. Mieszanka, jaką sobie stworzyłem, jest to baza naszych nowych zanęt, ciemnej i jasnej, słodkiej i takiej, powiedzmy, zawodniczej, ciemnej, kanałowej. Do tego bardzo dużo melasy, żeby to wszystko przygasić w proporcji dosłownie 3:1 z gliną. Bo po prostu chcę, żeby to tam było zabetonowane, wyścielało się po troszku. W 2 konsystencjach przygotowałem te kule, jedne bardziej pracujące, jedne mniej. I zanęcamy, tak? No, tutaj nie ma takiej opcji, żeby łowić mało często, bo jest dużo drobnej ryby. Mimo tego, że jest jesień, ta jesień jak na razie jest taka spokojna. Mieliśmy dopiero jeden przymrozek w tym roku. To było przed filmem tym z leszczami. I one wtedy się odłączyły, ale szybko wróciło to, że tak powiem, na takie tory normalne, zwykłe i jeszcze to znaczy, że ta drobna ryba jest jeszcze aktywna. To nie jest tak, że drobna ryba właśnie na jesień, no znaczy się właśnie tak jest, że na jesień ona w którymś tam momencie się odłącza. Zostaje nam wtedy tylko tak jakby łowienie dużych ryb, co jest bardzo fajne, bo wtedy jej się łowi po prostu łatwiej i nie trzeba tyle nęcić. A teraz jest właśnie ten etap właśnie taki, w którym trzeba podawać dużo tego towaru, dużo ścielić, żeby ta drobnica po prostu się też szybko najadła i było coś dla tych większych ryb, tak w wielkim skrócie, bo to też nie zawsze tak wszystko wygląda pięknie i kolorowo. Dendrobena świetnie się teraz nadaje, bo we Wrocławiu używaliśmy ostatnio dendrobeny, używaliśmy na warcie, na odrze i naprawdę dawało to radę. Nawet bez większego nęcenia można było selekcjonować ryby właśnie podawaniem ciętych gnojaków do koszyka w bardzo dużej ilości. One po prostu tego mięsa chciały i tak dalej. No tutaj powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy dendrobena ma sens. Na razie jej nie podaję. Też nie mam za dużo, bo właśnie na tych wypadach bardzo dużo zmarnowałem tego tematu ostatnio. Ale na pewno wetnę sobie trochę do koszyczka, którym zacznę łowić i będę sprawdzał, czy po prostu cokolwiek to da lub nie da. I myślę, że to tak po prostu postaramy się wpasować. Mam nadzieję, że nie zjadę do wody, że uda się tutaj precyzyjnie to zanęcić, ładnie wpasować i odławiać po prostu jakiekolwiek ryby i żeby te brania były fajne, tak żeby nie było sytuacji, że coś tam będzie nam pyrkać i będziemy łowić jakieś uklejki, nawet wzdręgi małe, bo to tutaj jest taka no... Ajajaj, teraz tu brzydko zrobiłem.
dominująca ryba niestety. Ja zawsze odmierzam sobie wszystko tak samo. Dokładnie te same metry. No czasami coś kombinuję z wędką do łowienia, że jednak ją troszeczkę dalej, te niby metr czy pół, ale powiem wam, że nie ma to większego sensu, bo to i tak w trakcie łowienia dopiero, jeżeli chodzi tutaj o rzekę, będzie mi się wpasować. Będę rzucał najpierw na kulę, zobaczymy co się wydarzy. Jeżeli nic, to będziemy się przesuwać po prostu troszeczkę bardziej w dół rzeki o metr albo dwa i będziemy sprawdzać rozmycie. Taka standardowa taktyka. Fajnie by było sobie usiąść tam dalej, bliżej wody, no ale za głęboko nie dojdę. Musiał być wodery, jakaś platforma. Potem sobie zrobimy przerwę, bo to też jest istotne akurat tutaj. Zrobić sobie chwilę przerwy, żeby duże rybki no, nie były przez nas zaraz spłoszone. Rzucaniem koszyczka. Miejmy nadzieję, że to będzie to. Dobrze, to jesteśmy przygotowani już do wędkowania. Mieszanka taka sama, jaką nęciłem, na korzyść gliny, tak jak wspominałem. Tu mam fajną taką właśnie kasetkę, do której pasują mi no, nożyczki, jakieś rzeczy, ale też coś ciekawe, to te pudełka z robaczkami też tu pasują, więc naprawdę wygodnie. Jeszcze tutaj ich nigdy nie miałem, ale zobaczę, bo jakoś tak po staremu jestem przyzwyczajony. Rubinowa, martwa, jokers, dendrobena i trochę już takiej ochotki zmarnowanej życiowo, ale w razie czego jest, mam nadzieję, że uda się coś przyciąć w pierwszym rzucie. To jest zawsze taki najbardziej fajny rzut. Ten pierwszy, ta niewiadoma. Mam nadzieję, że nie będzie od razu drobnicy w jakiejś większej ilości. Punkt na drugim brzegu. Jest w porządku. O, i od razu jest branie. Bardzo delikatne. Podszarpnięcie. Ale musimy chyba już wyjąć po prostu. No na pewno zrobi się spory łuk, a myślę, że nie jest źle. Jeszcze nie będę wyciągał pochopnych wniosków za szybko. Oho, jest ryba od razu, zobaczycie. Kiełbik. Nie kiełbik, jaguar, tak zwany Joseph. Pierwsze 15 minut nie wygląda dla mnie zbyt dobrze. Złowiliśmy tylko 3 Józefy, czyli tak zwane jazgacze. Podam sobie trochę tej dendrobeny, więc przetrę ją, po prostu przetrę. No, przesitkuję ją troszeczkę, wyczyszczę, żeby mieć jak najczystsze te robaki. No, w ten sposób też zawsze, tak jakbym przesiewał złoto, pozbywam się też tych pływających kawałków. O. Drewna i innych takich po prostu śmiesznych rzeczy. Nie wygląda to za dobrze jak na razie. Mamy trochę tej dendrobeny i tylko trochę jej podamy. Nie ma sensu więcej, żeby sprawdzić po prostu, czy coś to da. No, brań nie ma. Brań nie ma. Są te Józefy, to w ogóle jak biorą, to i nie widać brania. Jak wyciągam takiego małego dziabonga, więc jest na pewno gorzej nawet niż zwykle, bo zwykle tu się łowi leszczyki, krąpie w takiej większej ilości, że jest po prostu zabawa. Teraz właśnie był kawałek dendrobeny, żeby zobaczyć, czy coś na to idzie złowić. I tak na razie żadna przynęta nic nie otworzyła, żadnej wody. Na ochotkę mieliśmy te Josephy, więc rezygnuję z niej na rzecz grubszej przynęty. Aha. No i nie wygląda to za dobrze na pewno w tym momencie. To jest dzisiaj moja pierwsza większa zdobycz. Po godzinie czasu udało się wypracować taką rybę. Zobaczymy, mam nadzieję, że to idzie w dobrą stronę. Po pierwszej godzinie no nie mam żadnych wniosków tak naprawdę. Spróbuję rozkminić, no i miejmy nadzieję, że się będą rozkręcać. No pierwsza godzina bez jakichś w ogóle efektów spektakularnych. Nie wygląda to za dobrze. Złowiliśmy przed chwilą pierwszego krąpia. No powiem wam, że nie o to chodziło jak na razie. Jednak jest taka pora roku, że to nigdy nic nie wiadomo. I próbuję, szukam.
sprawdzam różne rzeczy. Nie ma o czym mówić, bo po prostu za bardzo nic nie działa. No ale tak to jest na rybach. Mam nadzieję, że teraz już jest jakby inaczej, bo mimo wszystko złowiliśmy tego krąpia. To już nie jest jazgacz, więc może te ryby zaczynają się jakoś tam znajdywać, stabilizować. Może jakieś branie się uda nagrać, bo to by było najfajniejsze w tym momencie. Tylko że te brania są naprawdę bardzo, bardzo słabe, nie dające takiej satysfakcji. Bo ja lubię łowić małe ryby, nie mam problemu. Tylko to muszą być chociaż ryby jakieś. Na pewno podaję trochę jokersa w celu właśnie złowienia leszczyka. To taki jest główny tutaj mój temat. Cały czas tutaj im podaję troszeczkę, nie za dużo, bo jednak trochę zanęciliśmy. O, ale branie, zobaczcie. Fajne branie. Tak jak mówiłem, że troszeczkę się zmieniło i zdecydowanie mamy rybę dnia. Ryba dnia jest. Jedna kamera przyniosła szczęście. Bardzo mnie to cieszy. No walczy, walczy, aż się boję holować, bo wiecie, to jest plecionka, mały haczyk, daliśmy 16. W końcu jest jakaś nagroda. Zobaczymy, co to przyjdzie. O kurde! To jest, powiem wam szczerze, leszcz, a nie leszczyk, jak na tę wodę. Pięknie. Pięknie się udało. No, za długi podwierak. Ho, ho, ho. Wspaniała nagroda. Ale nagroda, ja nie mogę. No, panie leszczu. Na tę tutaj rzeczkę to ty jesteś wybitnie duży. Szczerze wam powiem, bardzo ładna sztuka. Fajnie. Zaczyna mi się podobać, bo jaguary to była tragedia. Dwie rubinowe pinki. A więc na tym będę już się teraz tu na pewno opierał. I branie piękne. Właśnie wtedy wędkarstwo dla mnie jest najfajniejsze, kiedy jest właśnie ciężko. Tak nie wiadomo też, o co chodzi. I nagle pojawia się właśnie nagroda. Nagroda za cierpliwość, za starania. Za to, że walczyłem tu z paletami rano. Jest fajny leszczyk, on już mnie mega tutaj cieszy w tym momencie. Ostrożnie wyciągam zestaw, bez brania jesteśmy teraz. Muszę sprawdzić, co się wydarzyło. A niestety powrócił pan filozof. Jaguar. No kurczę, no. Niedobrze. To znaczy się, że ten leszczyk to był taki bardziej pojedynczy jak na razie. No nic, będzie kontynuacja. Po prostu robimy to, co robimy. No, wydaje mi się, że dendrobena nie przyniosła tu żadnych rezultatów. I tak naprawdę bazuję teraz na jokersie, podając go. I zobaczymy w tym momencie, co się wydarzy. Mam takie dość mocne wrażenie, że trzeba donęcić. Dlatego dorobiłem sobie 4 kulki. I po prostu donęcę. Wpadł ten jeden i nic. Więc jest coś, cały czas jest coś nie tak. Dlatego zdecyduję się na donęcenie. I zobaczymy, czy to po prostu te donęcenie cokolwiek da. Może być tak, że to jest gwóźdź do trumny. Bo ryby nie wskazują na donęcanie absolutnie. Ale coś jest nie tak, bo przyszedł jeden i koniec. I znowu był Joseph. Więc coś tu trzeba zrobić. Może będą reagować po prostu na to nęcenie. Może to coś po prostu pomoże. Ja dokładnie zobaczę, w którym miejscu te kule mi się wyrywają. Bo spróbuję też poniżej nęconego łowić. Bo jeszcze tak nie próbowałem, żeby w rozmyciu popróbować. Generalnie coś trzeba zmienić, coś trzeba zresetować. Bo taka odpowiedź jest słaba. No jeden leszczyk bardzo przyjemny, bardzo fajny. Ale to za mało. Apetyt urósł, zwłaszcza po tym, że zobaczyłem, że są tutaj takie ryby, to jest już naprawdę dobrze. I myślę, że jest szansa, żeby je po prostu tutaj bardziej wnęcić, zwabić i się cieszyć z tego wędkowania dzisiaj troszeczkę mocniej, bo
po to przecież przyjechałem. Wymęciliśmy sowicie. O, tu usiadła dopiero. Dobra. Uciąg jest też całkiem spory jak na tą rzekę. I zobaczymy. No i to było to, słuchajcie. Trzeba było donęcić, bo od razu mamy drugą rybę po dosłownie w tym samym rzucie, jaki widzieliście chyba na ujęciu. No to jest ciekawe. Zwłaszcza, że wydawało mi się, że na początek trochę poszło tego do wody. Jest od razu ryba. Podobnych rozmiarów. Co cieszy. No wydaje mi się, że być może na początek po prostu za mało. Zbyt ostrożnie podszedłem do tematu. Jest kolejny. Wracamy, bo one może odskoczą. Wtedy się trzeba będzie zastanowić, czy co zrobić, bo być może jest tak, że musimy donęcać bardzo często. Ale powinien być taki moment, że one się po prostu ustabilizują i powinny być. No, także ciekawie, ciekawie. Fajnie, widzicie, jest rozkminka. Donęciliśmy i jest od razu w rzucie pierwszym, więc tak jakby się nie bały, tylko tak jakby przyszły w ogóle do tego. Niesłychane, to są rzeczy, myślę, że one będą się bać tego nęcenia. Zobaczymy teraz, teraz jest ważny, kluczowy. I zobaczymy, co teraz będzie, bo teraz jest kluczowy moment, mamy drugi rzut po nęceniu. Wpadł jeden. Potem drugi po nęceniu i ciekawe właśnie. Sytuacja jest dosyć ciekawa, bo znowu nie mogę wypracować brania. Jednak miałem jakieś tam wskazania już teraz, co trochę poprawiło się od tego, co było wcześniej, przed donęcaniem. Ciekawe jestem, o co chodzi. Czy tu chodzi o tą głębokość? Długość przyponu, zestaw. Może być dużo rzeczy. Na razie jeszcze powalczymy tak. Na pewno pierwsze, co teraz sprawdzę, to taka bardziej chmura. Najłatwiej to zrobić, dodając wody. Zrobię sobie takie błoto. Być może one właśnie chcą jakąś chmurę. Dym. Bo z tych kul podejrzewam, że jak tak ciągnie, to się trochę smuży. Być może to będzie tutaj kluczem. Zobaczymy taką breję trochę. Tutaj domoczyłem, nie widzieliście. Bo coś tu potrzebny jest, jakiś trigger. Generalnie udało nam się złowić jeszcze jednego małego leszczyka po tamtym donęceniu. Potem czekałem, słuchajcie, długo, bo z godzinę bez brania, bez ryby. Tak zupełnie nie wiem, o co chodzi, dlatego znowu donęcam, tylko teraz już mniejszą szklanką, ponieważ chcę robić to wędką, którą wędkuję, to mi szybciej idzie i zawsze są dobre rezultaty, to po prostu daje, jest precyzyjniej, bo tak naprawdę nie mam żadnego pomysłu. Różne rzeczy próbowałem już robić, kminiłem z przynętami, po prostu ze wszystkim. One tak jakby nie żerują za dobrze, po prostu jakieś takie sporadyczne ryby i mamy ich aż 4, więc to też nie jest jakoś hello dużo, jest bardzo mało. Może znowu się zahaczyłem tutaj po raz kolejny o podbierak moim szybko złączką, więc no nie wygląda to za ciekawie. Mam wrażenie, że one tam na pewno są, zwłaszcza, że te leszczyki były ładne, te dwa, tylko tam nie ma jakiegoś stada, albo jest i one wszystkie grymaszą. Ciężko stwierdzić tak naprawdę, o co chodzi. Na ochotkę nie biorą, na kastera nie biorą, na dendrobenę nie biorą. Po prostu nie mają tak jakby ochoty się tu ze mną dzisiaj dobrze bawić. Mimo tego, że ja mam ochotę, to one nie mają ochoty. Tak to jest czasami na rybach po prostu. Jeszcze taka zła godzina się zrobiła, bo 12. Tak naprawdę jest to ostatni teraz atak, jaki robię i to by było na tyle. Zawsze jest Eldorado na rybach.
Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy, czy teraz to nęcenie mniejsze, skromniejsze coś dało. Dawałem do tego koszyka takie malutkie wałki, zamykałem luźnym towarem. Po prostu no, nie mam innych, żadnych innych pomysłów, na co one by tu mogły w ogóle brać, albo co by chciały jeść. Rzadko tak jest, ale jest. Jedyne, co mi się tak faktycznie nasuwa, to to, że być może za małe te nęcenie wstępne było i one się nie dokręciły ani razu. I być może to jest tutaj ten problem, ale już wam powiem szczerze, że narzucałem już dużo tego towaru tam, bo ogólnie tego towaru już trochę poszło do wody, bo prawie 4 kg gliny, kilogram zanęty, 500 ml jokersa, także sporo. I wygląda to po prostu bardzo słabo. Bardzo słabo, przyznaję się, bez bicia. Na razie to nie pykło, mimo wszelkich starań. Teraz idziemy trochę tak wabank, bo mówię, rozbiłem kilka koszyków o powierzchnię, na dnie. Podejrzewam, że to no, nie zda egzaminu, ale no, coś trzeba było zrobić, bo już bez pomysłów jestem. No, widzicie, mieliśmy jakieś takie dziwne podciągnięcie. Nie ma po prostu dobrych brań. Nie widać ich, nie? I tu w tym tkwi cały szkopuł, bo nie ma żadnej odpowiedzi do tego, co robię. Oprócz tego takiego, powiedzmy, nęcenia, które coś tam no, stworzyło, ale no, nie załączyły się, nie? Nie podłączyły się do fazy i nie było kontynuacji. Po prostu pojedyncze strzały, rzadko. W liczbie, no dosłownie mamy 3 ryby, no i trochę jazgaczy, ale to one były, bo były. Ani też nie ma takiej sytuacji, że te robaki są wyssane. Chociaż teraz wyssane. Teraz wyssane, więc może jesteśmy bliżej niż wcześniej. A może nie. Tak jakby leszczowe ssanko było, bo jest trochę śluzu. Powinny być ryby, po prostu czuję je, że one tam są. Tylko grymaszą, po prostu coś im nie pasuje. Być może czekają na popołudnie. Któż to wie? Dlatego wędkarstwo jest tak naprawdę pasjonujące. Mamy jeszcze godzinkę, może półtorej. Może się coś zmieni. Może się przełączą. Nie lubię tej nadziei, którą one czasami dają i potem ją zabierają. Nie? To jest nie jest za fajne. Zwłaszcza jak się człowiek już modli o te brania. By się chciało trochę więcej jednak. To jest to. To jest to. Bądź cierpliwy, a nagroda będzie ci dana. Jest fajniejszy znowu. O nie, w zaczepie. Tam jest dużo tych krzakolów. Wstać. Chodź tu. Tak, już szary. Szary leszczyk. Nie, on uciekł. To była walka. Uciekł. Już był fajny. Fajny. Napawa mnie to optymizmem na pewno. Bo tak jakby, kurczę, mówię, podłączałem się do tej fazy. Tutaj niedobrze są te zaczepy, bo to one spowodowały, że on się spiął. Od razu branie. Ale już ryba mniejsza. I też tu się ładuje w zaczepie. O. Ale ewidentnie zmienia się. Dobra, jeszcze spróbujemy chwilę tak, jak jest, bo to działa. A potem przejdziemy na dendrobenę zobaczyć. Tak najważniejsze jest w tym wszystkim to, że się ruszyło. Widzicie, koszyk też mam taki bardziej nabity, żeby był cięższy. Być może to też coś zmieniło, bo o tym nie wspominałem, ale zmieniłem koszyk na prestonowy, ten taki heksamerz, z niego trudniej rzeczy wylatują.
I właśnie ten moment. Znowu odcięcie totalne, nie? Przez chwilę się chciało wkręcić, nawet lepiej niż wcześniej. Bo złowiliśmy kilka znowu już ryb, a nie jedną. Ale znowu to zgasło. Tak po prostu nagle pół. I koniec. Odfazowały się. Nie wiem, czy teraz nie będzie najlepszą reakcją na to, żeby zanęcić znowu szybko tym koszykiem, właśnie tak jak wcześniej zrobiłem. Jesteśmy po ostatnim małym donęceniu, ostatnie pół godziny łowienia. Teraz jest tak jakby lepiej, co nie znaczy, że wynik jest poprawiony na tyle, że jesteśmy zadowoleni. Finalnie mamy dwa większe leszcze, na których no, moje nadzieje się, że tak powiem, tutaj zatrzymały, bo to właśnie takie ryby jak te wielkie leszcze z początku, jak na tę wodę, dlatego mówię wielkie, to byłby mój taki cel tutaj na pewno. Już mam pewne wnioski, już wiem co, że tak powiem, popsułem. Przede wszystkim popsułem nęcenie i koszyczek, którym łowię, bo wydaje mi się, że ryby tu są, jednak ze względu na to, że jest dużo tej wody, ciężej mi jest je łapać. Być może właśnie zrobiłem mieszankę do nęcenia, myślę, że miałem dobrze domoczoną, ale na pewno można by ją bardziej zabetonować, zwłaszcza, że po tym nęceniu kulami wpadł ten leszcz i potem za drugim razem też, tak do końca już teraz nie wiem jak to będzie w filmie, ale na pewno znaczy to, że te kule jak były fajne, świeże, zbite, to one te ryby po prostu przyciągały do dna. Później jak już się rozpuszczały, ten uciąg jest myślę na tyle mocny, że te kule, te drobinki z tych kul się wszędzie rozprzestrzeniały, a tym rybom chyba fajniej jest być trochę wyżej, aniżeli na dnie. Tak mi się wydaje, ponieważ teraz łowimy właśnie na ten koszyczek. Tak zmieniłem dopiero... Zmieniłem na ten koszyczek przed tą fazą... Kurczę, bo nie widzę, co ja tu pokazuję. Zmieniłem na ten koszyczek przed tą fazą, w której zaczęliśmy coś łowić na końcu, to co widzieliście. I on wydaje się być po prostu dużo bardziej skuteczny. A on też nie ma tych dziurek, ma te dziurki małe. Znaczy się, że ten towar dochodzi na dno i nie ma takiego dymu, jak to w koszyczku typu cage. I tak mi się wydaje, że to tu właśnie są takie elementy, które pozwalają łowić dzisiaj te ryby. Też te mniejsze donęcanie, które robię tym koszyczkiem, podaje bardziej luźno. Też powoduje to, że jest ta chmura, więc nie jest to chyba za dobra droga dzisiaj. Lepsze byłyby kule twarde. I ostatnia rzecz, to też na początku stawiałem na jokersa. Trochę z tą dendrobeną pokombinowałem. Mamy ochotkę. Na ochotkę nie złowiłem żadnej ryby. Jokers nic w tej wodzie nie zmieniał. Teraz jak łowimy też samą pinką, to jest tak trochę lepiej. Jednak mówię, no nie ma spektakularnych efektów. To są tylko takie, powiedzmy szczerze sobie, małe domysły. Teraz jesteśmy po małym donęceniu. Miały ryby chwilę spokoju, bo tam ogarniałem się troszeczkę. I po prostu jestem ciekawy, czy jeszcze się uda coś złowić. No przydałby się jeszcze jeden albo z dwa takie większe te leszcze. To byłbym to już całkiem zadowolony tak naprawdę. Szkoda tego jednego, który się tu spiął blisko. Bo to była ryba punktowa dzisiaj na pewno. Jeśli by tak rzec można. I generalnie trudne łowienie. Zwykle jest tej wody mniej. I wszystko idzie łatwiej. Łatwiej jest je po prostu namierzyć. Uciąg jest słabszy. Jest po prostu prościej. A tu jednak zwodniczy ten uciąg wydawał się słaby. Być może właśnie na tym tutaj poległem. No, ale tak to jest właśnie. Dlatego to jest wszystko fajne. Najlepiej by było mieć czas na to, żeby jeszcze jutro tu przyjechać, wprowadzić te no, tezy i wnioski znowu do użytku i zobaczyć, czy byłoby po prostu lepiej. Mieliśmy branko jakieś takie dziwno słabe. I właśnie też te brania są takie mega ciężkie. Znaczy się, jak były te dwa większe, to te brania były fajne, ale reszta tych ryb to czasami nawet nie wiem, że mam branie, a wyciągam je z ryba już tam, pomijając jazgacze, ale leszczyki też tak wyciągają dzisiaj. Tak jakby bardzo delikatnie pobierały. I są one po prostu niemalże niewidoczne. No i teraz właśnie nie wiem, bo wcześniej mieliśmy tak, że było jakieś wskazanie. Cyk i wyciągało się rybę. Chyba, że będzie Josefo. Nie ma Josefa. Sprawdzamy robaki.
No powiem wam, że nieruszone te robaki nawet. No cóż. Teraz się wrzucę bardziej w rozmycie, już tak na finały. Jeśli można mówić o jakimś rozmyciu. Ale zwykle te leszczyki w tych ostatnich fazach dnia łowienia bardzo mocno potrafią się odsunąć dalej i tam sobie siedzieć. I zobaczymy, czy to będzie miało w jakimś tam chociaż pośrednim znaczeniu tutaj miejsce. Bo tak jak mówię, to są tylko moje luźne myśli. Ja niektórzy piszą albo mówią, że trochę za bardzo przekombinowywuję. Ale taki to jest u mnie proces właśnie. Nad tym się zastanawiam. To, co czuję na rybach, jestem na tym mega skupiony. Obserwuję szczytówkę do końca. Nie używam telefonu, jak jestem na rybach, praktycznie wcale, chyba że coś dla was nagrywam na szybko. Po prostu tak w taki sposób to wędkarstwo mi najbardziej odpowiada. Tu możecie zobaczyć moją platformę do wchodzenia. No i taki mamy wynik. Nie jest zbytnio spektakularny. Nam dzisiaj chodziło właśnie o takie, tego typu. Ten jest chyba to najfajniejszy. Takie właśnie leszcze. No, podejrzewam, że są takie i jeszcze większe. O, jeszcze ten, o, ten jest największy. Ten się trafił piękny. No, jednego spięliśmy. I to był taki nasz cel. No, ta drobnica to tam jest, bo jest. Myślę, że się tak można na tyle pochwalić tym, co jest po prostu. No, uciekajcie. A tak wygląda to piękne miejsce, w którym jesteśmy. Kameralnie. To jest pobojowisko. No i idę wam pokazać, jak to się wchodzi w ogóle na to właśnie. Tak. No i tak zużyliśmy wszystko, co było. O, to jest ostatni żół. Ta wędka dzisiaj ostatnia wyjdzie z wody, bo no jeszcze mi się marzą ryby. To wszystko wyczerpane, oprócz no pinki trochę zostało, robaki jeszcze są. Tak to wygląda, rybatka wypita. Może nie tracę nadziei do końca na jakąś fajniejszą jeszcze rybę. Muszę wam przyznać, że te leszczyki mi się bardzo podobały. Były ładne, fajne. Takie bym chciał tutaj łowić zawsze i trochę więcej niż dzisiaj. No ale tak jak widzicie, takie jest wędkarstwo. Ja mimo wszystko jeszcze bym sobie posiedział, bo naprawdę dzisiaj super się siedzi. Uwielbiam taki klimat. Ryby wprawdzie do końca mnie dzisiaj nie słuchały, ale mam nadzieję, że wnioski, które wyjąłem, przydadzą się po prostu na przyszłość. Tak więc żegnamy się. Pamiętajcie, jeżeli chcecie mi wspomóc, zostawcie łapkę, napiszcie komentarz, subskrybujcie kanał. Zapraszam również na YouTube Osmo Fishing, bo tam też dla was robię filmy. Możecie je oglądać, są też fajne. Występuje też Radek i inni chłopacy. I to tyle. Posiedziałbym jeszcze, bo jest naprawdę wspaniale. Kurczę, ale niestety, no, dzień się zaraz będzie kończył, więc ja i też muszę kończyć. Trzymajcie się serdecznie. Na razie.